Gabriela Lenartowicz, jeszcze do niedawna członek zarządu województwa śląskiego, została powołana na stanowisko drugiego wicewojewody śląskiego. Akt powołania wręczył jej wojewoda Piotr Litwa. Gabrielę Lenartowicz czekają nowe wyzwania i zadania specjalne. Przez ostatnie miesiące zasiadała w kierowanym przez marszałka Wojciecha Saługę zarządzie województwa. Odpowiadała m.in. za środki unijne i dokończenie modernizacji Stadionu Śląskiego. 10 dni temu nastąpiła zmiana na tym stanowisku. Miejsce Gabrieli Lenartowicz zajął Henryk Mercik z ruchu Autonomii Śląska. W międzyczasie pojawił się wakat na stanowisku drugiego wicewojewody śląskiego. Po odwołaniu z tej funkcji Piotra Spyrę zajmie je właśnie Gabriela Lenartowicz. Dodatkowo kilka dni temu powierzono jej pełnienie innej ważnej funkcji. Lenartowicz pokieruje kampanią wyborczą Śląskiej Platformy i jak deklaruje, będzie ją opierała na dotychczasowych działaniach partii w regionie oraz na przyjętych przez rząd tzw. programie dla Śląska. Przypomnijmy, Gabriela Lenartowicz jest mieszkanką Krzanowic. Doświadczenie samorządowe zdobywała kierując pracą Wydziałów Rozwoju w Urzędach Miejskich w Krzanowicach, Raciborzu oraz w starostwie powiatowym, gdzie pełniła funkcję sekretarza. Przez ostatnich 8 lat Gabriela Lenartowicz szefowała Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.